Niechęć i wrogość do obcych to czynnik zakłócający życie społeczne. W najbliższą sobotę, 11 października we Wrocławiu, zaplanowano działania, których celem jest zwrócenie uwagi na ten problem. Chciałam serdecznie zaprosić na akcję Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta. Jest to akcja edukacyjna skierowana głównie do młodzieży szkolnej, która ma w zamiarze uwrażliwić ich na mowę nienawiści. Pod mową nienawiści rozumiemy różnego rodzaju teksty wypisywane na murach, symbole rasistowskie, faszystowskie, ksenofobiczne wypowiedzi. I właśnie po to jest robiona ta akcja. Będzie zamalowywany krzyż celtycki w bramie przy Komuny Paryskiej. Cała akcja będzie rozgrywać się w szkole, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ulicy Worcela 3. Szczegółowe informacje na stronie www.cirswroclaw.pl.